Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj powiemy sobie wszystko o ciągu arytmetycznym. Zapraszam. A po co mi ta matma? Okej, dzisiaj ciąg arytmetyczny. Dzisiaj taki materiał bardziej teoretyczny, tak żebyście poznali wszystkie własności, wzorki i różne takie po prostu rzeczy związane właśnie z ciągiem arytmetycznym, jakie mogą wam się przydać w zadaniach, a zadania zrobimy sobie w kolejnym materiale. Także dajcie od razu znać w komentarzach, czy bylibyście czymś takim zainteresowani w najbliższym czasie. Jakiś przykładowy ciąg, o co w ogóle chodzi. Załóżmy, jakbyśmy mieli taki ciąg liczb -3, 1, 5, 9. No i zaraz się zastanowimy, co będzie dalej. Pamiętamy, mam nadzieję, że ten wyraz to jest nasz pierwszy wyraz ciągu, podpisywany w indeksie dolnym. Nasza 1 to będzie nasz drugi wyraz ciągu, nasza 5 to będzie trzeci wyraz ciągu i tak dalej, i tak dalej. To zastanówmy się, co tu się dzieje z tymi wyrazami, żeby rzeczywiście dostać każdy kolejny. Żeby z -3 zrobić 1, no to co trzeba by było zrobić? No to trzeba by było dodać na przykład 4, nie? Nawet dokładnie 4. Z 1, żeby zrobić 5, to znowu trzeba by dodać 4. Okej. I tak dalej, i tak dalej. Zauważcie, że w takiej sytuacji trzeba po prostu dodawać taką samą stałą liczbę do tej poprzedniej, żeby dostać kolejny wyraz tego ciągu. I właśnie taki ciąg, w którym każdy kolejny wyraz powstaje przez dodawanie stałej liczby do poprzedniego wyrazu, nazywamy ciągiem arytmetycznym i ta liczba, ta tutaj na górze, ta, którą właśnie cały czas dodajemy, to jest tak zwana różnica ciągu. I tą różnicę ciągu oznaczamy małą literką R. R jak różnica. No i teraz, jeżeli wiecie, że ciąg jest arytmetyczny, tą różnicę ciągu można policzyć ze wzoru, że to jest jakiś kolejny wyraz ciągu, czyli an+1, to n+1 jest w indeksie dolnym, to nie jest +1, że do tego wyrazu dodajecie 1, minus wyraz, na którym stoicie, czyli jakiś enty. Dobra, to ciężkie rzeczy tu są, zaraz sobie powiemy, o co chodzi. Tego wzoru nie ma w karcie wzorów, od razu wam powiem, natomiast no, wydaje mi się, że jest to dość oczywiste, jak działa różnica ciągu, bo sama nazwa wskazuje, że macie odjąć, bo różnica to wynik odejmowania, od kolejnego wyrazu, ten, na którym stoicie. No jeżeli natomiast wiecie, że ten ciąg jest arytmetyczny, no to wiemy, że ta różnica jest zawsze taka sama między tymi wyrazami i wtedy możecie dowolne dwa wyrazy kolejne od siebie odjąć, czyli na przykład kiedy n będzie równe 2, tak? W tym wzorze, no to ta różnica będzie jak wyglądać? Ta różnica to będzie a, no 2 dodać 1 to będzie a3 minus a2, tak? W ten sposób by to zadziałało. Jeżeli to n byśmy sobie tutaj wyobrazili, że jest 1, no tą różnicę możemy wtedy policzyć, że to jest a2 minus a1, czyli drugi wyraz minus pierwszy wyraz. Ale jak n będzie równe, nie wiem, 20, nie ma problemu, no to tą różnicę policzycie ze wzoru, że to będzie 20 dodać 1, czyli a21 minus a20, tak? Na przykład. Jeżeli wiecie, że ciąg jest arytmetyczny, to nie ma znaczenia, które wyrazy od siebie odejmiecie, tylko byle były te obok siebie. No dobra, no to z grubsza sobie powiedzieliśmy tak intuicyjnie, no to co, jaki będzie tu kolejny wyraz? No w takim razie do 9 trzeba też dodać 4, czyli 9 dodać 4 byłoby 13, tak? Później kolejny byłby znowu +4, czyli 17, tak? Później 21 i tak sobie możemy w nieskończoność działać na tym ciągu. No dobrze. No to jak jesteśmy przy różnicy, to powiedzmy sobie o monotoniczności ciągu, czyli monotoniczność ciągu mam na myśli, kiedy ciąg jest rosnący, malejący lub stały, no może być jeszcze ciąg niemalejący, bądź też ciąg nierosnący, ale to nie, to w przypadku arytmetycznego się nie da. Arytmetyczny może być tylko rosnący, może być tylko malejący i może być tylko stały. Ten ciąg, na który tutaj spojrzymy, no bo co to znaczy, że ciąg jest rosnący? To oznacza, że każdy kolejny wyraz jest coraz większy. No to u nas -3, 1, 5, 9, no on ewidentnie coraz ma większe te wyrazy, które zapisałem, będzie ciągiem rosnącym. Natomiast tak ogólnie, jeżeli chodzi o monotoniczność ciągu, to to zależy od tej różnicy, czyli jeżeli ta różnica jest dodatnia, to wtedy nasz ciąg jest rosnący. No mógłbym napisać rosnący, albo użyjemy takiego symbolu, mówmy się, że to oznacza, że to jest ciąg rosnący. Jeżeli różnica będzie równa 0, to wtedy ten ciąg będzie po prostu stały, czyli wszystkie wyrazy byłyby takie same. Takim ciągiem to był ciąg na przykład, nie wiem, 5, 5, 5, 5, 5 i tak dalej. No wszystkie wyrazy są takie same, no to różnica 5 minus 5 da nam 0, tak? Czy rzeczywiście to będzie się zgadzać? Ale jeżeli różnica będzie ujemna, no to wtedy z tego będzie wynikać, że nasz ciąg będzie malejący, czyli to na przykład byłby jaki ciąg? Na przykład 2, minus 1, minus 4, i tak dalej. Tu zauważcie, że co trzeba dodać? No tu trzeba dodać jakby -3, czyli po prostu odjąć 3, czyli odjąć 3, czyli -3 jest równe R, czyli nasza różnica jest ujemna, więc ciąg będzie malejący. No chyba w miarę jasne i logiczne wydaje mi się. To, co tu na fioletowo wam zaznaczam, uwaga, to są rzeczy, których nie będzie w karcie wzorów, a w innych kolorach są rzeczy, które są w karcie wzorów. O monotoniczności ani o wzorze na różnicę nic tam nie ma w teorii, więc to robimy sobie na fioletowo, żeby nie było, że później nie będziecie wiedzieć, wiedzieć, co się dzieje. Jako gwiazdka, tak? Czyli tego nie ma w karcie wzorów, na to uważamy. Dobra, no i teraz najważniejszy wzór, który już jest w karcie wzorów, to jest tak zwany wzór ogólny. No i wzór ogólny ciągu to jest wzór, dzięki któremu możecie policzyć dowolny wyraz tego ciągu. Nie wiem, 100, 50, 200, 27, który chcecie, mając oczywiście podstawowe informacje na temat tego ciągu, czyli pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu. Wzór ogólny ciągu to jest AN równa się A1 dodać n-1, czyli tych różnic jest o 1 mniej niż numer wyrazu, razy nasza różnica r. No i tutaj to, co jest ważne, wy musicie to a1 i to r mieć tutaj wstawione jako liczby, żeby ten wzór ogólny został wam zaliczony, że go wyznaczyliście. Jedyne, co tu ma zostać jako niewiadoma, to musi zostać nam n. No i ten wzór ogólny jak działa? Jeżeli macie gdzieś w zadaniu na przykład, że jest jakiś 7 wyraz, to można spokojnie napisać, że a7 to będzie a1, no i tych rów jest o 1 mniej niż numer wyrazu, no to 7 minus 1 to będzie od razu 6, czyli będzie dodać 6R, tak? Na przykład wyraz 50 to będzie A1 dodać, no o 1 mniej niż numer wyrazu, czyli dodać 49R. I tak dalej, na tej zasadzie ten wzór działa. I teraz tak, uwaga, ogólnie ciągi są dość podobne do funkcji, powiedzmy sobie szczerze, z tą różnicą, że przy funkcji na przykład jak macie f od x równa się 2x plus 1, wykresem takiej funkcji, tak, to by była 1 i ona by jakoś szła do góry, byłby taki wykres tej funkcji i tutaj x należy do rzeczywistych, czyli dziedziną są wszystkie możliwe liczby rzeczywiste. Natomiast w przypadku ciągu, jeżeli byśmy mieli an równe 2n dodać 1, czyli tak naprawdę zamienia nam się, po pierwsze zamiast f od x mamy a z indeksem n, tak? Czyli zamiast nazwy funkcji f to teraz mamy nazwę ciągu a i zamiast w nawiasie argument funkcji x to mamy w indeksie dolnym, można powiedzieć, numer wyrazu. No tutaj taka różnica, że n musi być liczbą naturalną dodatnią, tak? I to zmienia tyle, że nawet jeżeli chcecie to sobie narysować jako wykres, tu będzie n wtedy, a tu będzie an, no to tak naprawdę wy zaczynacie dopiero od 1. Dla 1 będzie, no co, n równe 1, to tu będzie gdzieś 3, tak? Tu będzie kropka. Później dla 2 będzie 5, czyli gdzieś tu będzie kropka. Czyli tu będą po prostu kropki. Wykresem takiego ciągu są kropki, a nie tak jak w przypadku funkcji linia prosta, tak? I to jeszcze zaczynające się dopiero dla n równego 1, a nie od 0. No i jeszcze teraz tak wracając na szybko właśnie do tej funkcji liniowej i ciągu arytmetycznego, to tak naprawdę zauważcie, że współczynnik a, który jest współczynnikiem kierunkowym funkcji liniowej, w przypadku ciągu arytmetycznego to jest to samo, co nasza różnica ciągu, czyli pamiętajcie o tym, że ta liczba, która stoi właśnie przy waszym n we wzorze ogólnym ciągu, odpowiada po prostu różnicy. Dlaczego o tym mówię? No bo patrząc na to, jaka liczba stoi właśnie tutaj przy tym naszym n, tak, po prostu, to możecie rzeczywiście łatwo odczytać, czy po pierwsze w ogóle jest to ciąg arytmetyczny, a po drugie, jaka jest monotoniczność tego ciągu, tak? Bo jakbyśmy mieli na przykład ciąg an zapisany wzorem, że to jest minus 3n dodać 1, no to już widać ewidentnie, że nasze minus 3 to jest nasze r, czyli nie dość, że to jest ciąg arytmetyczny na pewno, to jeszcze będzie to ciąg no malejący, bo nasze r jest ujemne. Jeżeli nasz ciąg an na przykład będzie miał wzór, no załóżmy 5 dodać 4n, no to również będzie to ciąg arytmetyczny, tylko tyle, że naszym tym współczynnikiem przy n jest 4, czyli to jest nasz r, r jest dodatnie, więc ten ciąg będzie rosnący, ale również będzie to ciąg arytmetyczny. Jeżeli ogólnie n pojawia wam się do pierwszej potęgi analogicznie jak x z funkcji liniowej, to będzie to ciąg arytmetyczny. Ale jest dość spora analogia między funkcją liniową a ciągiem arytmetycznym, tak? Ogólnie, jeżeli jakby zamieniając sobie n na x, tak w głowie widzicie, że to by była funkcja liniowa, to też oznacza, że będzie to ciąg arytmetyczny na pewno. Bo te kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego rosną liniowo po prostu, powiedzmy sobie szczerze. Dobrze, mamy wzór ogólny ciągu. Teraz coś takiego, co myślę, że też by się przydało nam powiedzieć sobie szczerze, natomiast niekoniecznie będzie o tym w karcie wzorów, nawet nie ma na pewno. Na tym przykładzie, co mamy tutaj? No załóżmy od 4 wyrazu bym chciał odjąć 2 wyraz, tak? Czyli od 9 chciałbym odjąć 1. No to dostanę 8, nie? Natomiast to 8 to tak naprawdę mi wskoczyło przez te dwie różnice, które musiałem dodać od A2 do A4. Czyli można powiedzieć, że jak od A4 odejmę A2, to dostanę dwie różnice, nie? Jakbym na przykład od A4 chciał odjąć A1, czyli z tego wyrazu do tego, no to co? No to 3 różnice mi tu wskoczyły, tylko muszę się cofnąć, czyli odjąć. Czyli dostanę wtedy 3 różnice, nie? No dobra, jak na przykład od 50 wyrazu odejmę sobie wyraz 20, to jak myślicie, ile różnic będzie? No 30 różnic między tymi wyrazami tak naprawdę będzie. Czyli ogólnie taki wzór i taka własność, której no nie ma w karcie wzorów, natomiast ułatwia czasami zadania, to to, że jeżeli macie jakiś, no nazwijmy sobie katy wyraz i od niego odejmujecie enty wyraz, to dostaniecie różnicę tych numerów tych wyrazów, czyli k minus n razy wasza różnica. Oczywiście tu powinien gdzieś napisać, że i n i k, że k jest większe niż n i k należy do liczb naturalnych, dodatnich oczywiście. To jest wzór na fioletowo, bo jego nie ma w karcie wzorów. Warto o tym wiedzieć, że to w ten sposób działa. Dobra, no to lecimy dalej. Teraz będzie wzór na sąsiadów, można powiedzieć, czyli wyrazy sąsiadujące ciągu. Może zrobimy sobie tak w cudzysłowie, to będą sąsiedzi. Zauważcie jedną rzecz, że jak weźmiemy sobie na przykład tą piątkę, nie? To zauważcie, że jak dodamy jedynkę do dziewiątki, to dostaniemy 10 i jak zrobimy z nich średnią arytmetyczną, czyli podzielimy na 2, to dostaniemy 5. Czyli wow, co tu się stało? Dostaliśmy tą liczbę, która była pomiędzy idealnie, nie? Okej, no to sprawdźmy jeszcze coś innego. Załóżmy, ja bym sobie tu wziął, no nie wiem, minus 3 i 5, tak? Tych dwóch sąsiadów. Jedynki sobie do siebie dodam, czyli minus 3 dodać 5 na 2, no to to będzie 2 na 2, no to wychodzi 1. No patrzcie, patrzcie, jedynka, jedynka. Też się zgadza. Czyli ogólnie w ciągu arytmetycznym jest coś takiego, że każdy wyraz jest średnią arytmetyczną dwóch sąsiadów, którzy stoją obok tego wyrazu. Czyli żeby to tak zapisać ogólnie, to możemy napisać, że jakiś n-ty wyraz to jest poprzedni wyraz, czyli n minus 1 numer będzie miał, dodać, a n dodać 1, czyli to będzie ten kolejny wyraz, podzielić na 2. Ok? To jest wzór na sąsiadów i teraz też sobie zrobimy taką jakby, żebyśmy sobie to ułożyli dokładnie o co chodzi. Czyli na przykład jak za n wstawię dwójkę, no to dostanę, że a2 będzie równy a1 dodać a3 przez 2. Czyli drugi to jest pierwszy plus trzeci na 2. Ok. Ale jak za n na przykład wstawię 10... tak? No to będzie, że mój dziesiąty wyraz to będzie 10 minus 1 to 9, czyli dziewiąty wyraz tego ciągu, dodać 10 dodać 1, czyli 11 wyraz tego ciągu, podzielić na 2. Tak? Na przykład. Najczęściej się stosuje w ogóle, kiedy n jest równe 2, czyli że drugi to jest pierwszy plus trzeci na 2. Bardzo często się z tego korzysta w zadaniach jakichś maturalnych, tak żebyście wiedzieli, że coś takiego się dzieje. Natomiast jest pewna taka konsekwencja tego wzoru, którego też nie ma w karcie wzorów i który wam tutaj dorzucę. Jakbyśmy my w tym sobie początkowym wyrazie jeszcze kilka wyrazów dorzucili, czyli załóżmy A5 sobie dorzucimy, czyli tu będzie 13, jeszcze 17 sobie dorzucimy, będzie A6, ok? To tak naprawdę ta średnia arytmetyczna niekoniecznie działa tylko między sąsiadami, bo jeżeli ja na przykład sobie wezmę i się zastanowię nie nad bezpośrednimi sąsiadami, czyli 5 plus 13, no to 18 na 2 da nam 9, ale wezmę sobie sąsiadów odsuniętych o tyle samo w obie strony. Czyli na przykład mogę sobie wziąć sąsiada oddalonego o dwa numery, czyli był czwarty wyraz, to biorę sobie drugi wyraz, ale w takim razie też się odsuwam o 2 w prawą stronę, nie? Tu 2 i tu 2 się odsuwam. To zauważcie, że 1 dodać 17 na 2 też daje 9, tak samo jak 5 dodać 13 na 2, 18 też daje 9. Tak? Czyli ogólnie niekoniecznie to muszą być sąsiedzi, to też jest taka własność, której nie ma w karcie wzorów, więc na fioletowo sobie zrobimy. Czyli, że ten n-ty wyraz to nie musi być an minus 1, tylko to może być an minus jakieś tam, załóżmy k, o ile się odsuwamy w lewą stronę numerów, dodać jakiś wyraz an, ale dodać ta sama liczba k w numerze wyrazów, również podzielić na 2. Tego wzoru nie ma w karcie wzorów, tej własności, więc myślę, że warto sobie to zapamiętać. Też z gwiazdką sobie zrobimy. Przykład. Chodzi mi o to, że na przykład, nie wiem, 20 wyraz to może być wyraz 15, czyli cofnąłem się o 5 od 20, to muszę też teraz 5 się dorzucić do 20, czyli to będzie wyraz 25 na 2. Na przykład. Nie? Albo mogę zrobić, że na przykład mój 8 wyraz to będzie drugi wyraz, czyli cofnąłem się o ile? O 6 numerów, to teraz się muszę dorzucić 6 numerów do 8, czyli to będzie 14, czyli A2 dodać A14 podzielić na 2. Tak też można zrobić, także to też polecam mieć świadomość, że to tak działa. Dobra, żeby nie było, tutaj napiszemy, tak? Oczywiście tutaj k musi być mniejsze niż n już w tej sytuacji i k i n też naturalne dodatnie oczywiście. No dobra, czyli to są sąsiedzi tacy ponadprogramowi, natomiast jeszcze na koniec mamy takie coś jak wzór na sumę n początkowych wyrazów takiego ciągu. No i teraz to też wynika, można powiedzieć, właśnie z tych sąsiadów różnych. Natomiast jakbyśmy się przyjrzeli temu ciągowi, no zauważcie taką sytuację, że no chcielibyśmy na przykład dodać 6 wyrazów tego ciągu do siebie, to można zauważyć taką własność, że jeżeli ja 17 i minus 3 dodam do siebie, to ile dostanę? No to będzie 14, tak? Dobra. Wezmę teraz sobie jakby drugi wyraz i przedostatni wyraz. 1 dodać 13, to też będzie 14. O! To trochę wynika z tych sąsiadów. I wezmę teraz 5 i wezmę 9, czyli biorę sobie trzeci wyraz i trzeci od końca, nie? Czyli jakby cały czas idę do środka z tymi wyrazami. 5 plus 9 też mi da 14. No to żeby policzyć sumę tych wyrazów, to mu wystarczy, że ja 14 pomnożę przez 3, albo inaczej 7 razy 6. Czyli mógłbym sobie policzyć średnią arytmetyczną ostatniego wyrazu i pierwszego wyrazu. Moja średnia arytmetyczna, no to będzie 14 na 2. 14 na 2, czyli 7, tak? No i wiem, że średnia każdej takiej pary, tak? Czyli średnia tych dwóch wyrazów jest 7, średnia arytmetyczna tych dwóch wyrazów jest 7, średnia tych dwóch wyrazów jest 7, czyli możemy sobie policzyć średnią arytmetyczną właśnie jakiś w sumie tych dwóch skrajnych wyrazów i ta średnia będzie taka sama później pomiędzy każdą taką parą wyrazów. Czyli średnia arytmetyczna da nam 7 i wystarczy teraz tą średnią pomnożyć przez ilość wyrazów. Mamy 6 wyrazów, no 7 razy 6, no to będzie 42. No czyli ta suma 6 wyrazów powinna być 42. No jak nie wierzycie, to można sobie wziąć kalkulator i co? No minus 3, dodać 1, dodać 5, dodać 9, dodać 13 i dodać 17. Wyszło 42, dokładnie tyle samo. Link do trików na kalkulatorze trzymajcie tutaj. No i dlaczego ja o tym mówię? No bo mamy wzór właśnie na sumę początkowych wyrazów, czyli oczywiście, żebyśmy sobie powiedzieli, suma n początkowych wyrazów, mamy na myśli, że to będzie a1, dodać a2 i dodać, tak długo dodajemy te wyrazy, aż dojdziemy do tego n-tego wyrazu, czyli na przykład s4 to by było a1, dodać a2, dodać a3, dodać a4, a jakieś S20, no to by trzeba było 20 wyrazów od pierwszego do 20 do siebie dodać. No i suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, mamy na to dwa wzory. Pierwszy wzór to jest ten, co sobie mówiliśmy już, że wystarczy dodać pierwszy i ostatni do siebie i wyciągnąć z tego średnią arytmetyczną, czyli podzielić sobie na 2. Wtedy wiemy, że w sumie wszystkie te średnie będą takie same, wystarczy to pomnożyć w takim razie przez n. Ok? To jest pierwszy wzór. I z tego wzoru korzystamy w momencie, kiedy rzeczywiście macie ten n-ty wyraz, tak? Na przykład w zadaniu. Czyli macie pierwszy i 8, macie policzyć sumę 8 wyrazów, tak? Czyli na przykład S8, jakbyśmy mieli policzyć, no to dodajemy A1, do tego dodajemy A8, dzielimy na 2 i mnożymy przez 8. Na przykład. Tak, w ten sposób byśmy to policzyli. Natomiast jest jeszcze drugi wzór, który wynika z tego, że tak naprawdę jak nie macie AN, to można wtedy sobie za to AN, które mamy tutaj, wstawić wzór na n-ty wyraz ciągu, czyli to A1 dodać N minus 1 razy R, po prostu. No to zauważcie, że jakbyśmy to wstawili, to tak, to A1 dodać to A1 to będzie 2A1, czyli 2A1 dodać, no N minus 1 razy R, podzielić również na 2 i to wszystko pomnożyć przez N. To już w gruncie rzeczy jest w karcie wzorów jak coś, więc można sobie przypomnieć gdzieś tam na maturce, nie ma problemu. Ok? Natomiast czemu dwa wzory? No bo z tego będziemy korzystać, jeżeli na przykład w zadaniu dadzą wam, ile wynosi pierwszy wyraz i powiedzą wam, ile jest równa różnica, tak? Na przykład powiedzą wam, że A1 jest równe 3, a różnica jest równa 5, policz sumę 12 wyrazów. No to wtedy zamiast najpierw liczyć sobie n-ty wyraz z tamtego wzoru, wstawiać tutaj, to można od razu wklepać to wszystko do tego wzoru. Czyli jakbyśmy mieli policzyć na przykład S12, to było 2 razy 3, dodać 12 minus 1 razy 5, podzielić na 2 i pomnożyć przez 12. Tak, trzeba by było to policzyć oczywiście, ale w ten sposób byśmy takie zadanie zrobili. Teraz jeszcze dorzucimy sobie coś takiego, czego nie ma w karcie wzorów, o czym niekoniecznie każdy wie. Bardziej myślę, że na zadaniach z tego tematu, na rozszerzeniu gdzieś takie zadanie się może pojawić, czyli mieć taką świadomość, że na przykład, jeżeli byście dostali zadanie, że dostajecie wzór na przykład na sumę n wyrazów ciągu arytmetycznego, że na przykład ten wzór to jest i macie na przykład wyznaczyć ten ciąg, tak? Macie wyznaczyć wzór ogólny ciągu, tak? Czyli macie wyznaczyć, jak policzyć AN równa się A1 dodać N minus 1 razy R, tak? Wy musicie w jakiś sposób wtedy wyznaczyć pierwszy wyraz ciągu i różnicę ciągu. No i tu mógłby się pojawić problem, no bo jak mając tylko wzór na sumę policzyć na przykład pierwszy wyraz albo różnicę tego ciągu, no to pokażę wam od razu taki trik, który się może na koniec przydać. Znaczy trik, jest to dość oczywiste, natomiast powiedzmy sobie szczerze, no jak policzyć pierwszy wyraz tego ciągu mając tylko wzór na sumę n początkowych wyrazów tego ciągu? Zauważcie, że S1 to co? To jest suma jednego wyrazu, czyli po prostu A1, nie? A na przykład z S2 to będzie suma dwóch wyrazów, czyli A1 dodać A2. Okej. No to wiedząc, że suma jednego wyrazu to jest A1 po prostu, to możemy A1 szybko policzyć, że A1 to jest S1, czyli 1 do kwadratu minus 2 razy 1, 1 minus 2 to będzie minus 1. Mamy A1 policzone. Teraz możemy sobie policzyć S2 ze wzoru, czyli że to jest 2 do kwadratu minus 2, no razy 2, 4 minus 4, czyli 0, ale wiemy, że S2 to przecież jest A1 dodać A2, czyli wiemy, że nasza suma, czyli nasze 0, to jest A1 minus 1 dodać A2. No to z tego wynika, że nasze A2 będzie równe, no chyba 1, jak tak patrzę. Mamy A2, no to różnicę możemy policzyć, że to jest A2 minus A1, czyli nasza A2 to jest 1, nasza A1 jest minus 1, czyli minus 1, czyli nasza różnica jest równa 2 w tym zadaniu. No to w takim razie nasz wzór ogólny AN to będzie równy. A1 to było minus 1, dodać N minus 1 razy różnica 2. Jak zrobimy porządek tutaj z tym wszystkim, tak, minus 1 razy 2 to będzie minus 2, minus 1, minus 3 dodać 2n. I to będzie wyznaczony nasz wzór ogólny za pomocą tylko i wyłącznie wzoru na sumę początkowych wyrazów ciągu. Ale zadania i więcej przykładów zrobimy sobie w kolejnym materiale. Dla tych, którzy dotrwali do końca, niech napiszą, jeżeli mamy taki ciąg, minus 5, 1, 7 i tak dalej, tak, taki będzie ciąg, to ile będzie wynosiła suma 20 takich wyrazów w takim ciągu arytmetycznym. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. Apocomitamatma.